Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie. Tym razem chciałabym was zaprosić na krótką recenzję. Już dawno na kanale takiego filmu dla was nie robiłam i tak pomyślałam, że jak mam teraz okazję coś dla was przetestować, to oczywiście z miłą chęcią to zrobię. Ostatnio jak byłam u mojej siostry, to otrzymałam od niej w prezencie suszarkę do włosów. Ja już tak naprawdę od dawna się zastanawiałam nad suszarką, bo ta moja, którą wcześniej miałam z Babyliss, ona już niestety za bardzo się nie sprawdzała, już nie suszyła mi tak szybko włosów jak na samym początku. Po prostu nadawała się już do wymiany. I chciałabym wam troszeczkę o niej więcej opowiedzieć. Ja oczywiście wysłałam mojej siostrze linka do tej suszarki, bo sprawdzałam rankingi najlepszych suszarek do włosów. I to już jest taka suszarka profesjonalna. To nie jest taka, wiecie, jak możecie kupić w MediaExpercie, na przykład z Remingtona, czy z Babyliss, czy z Grundika i tak dalej. Tylko to jest firma taka. Tutaj oczywiście wam się wyświetli model tej suszarki. Zaraz wam też powiem, jakie tutaj ma bajery. Oczywiście pokażę wam również, jak działa i tak dalej. Więc to nie jest żadna reklama, bo jakby to była reklama, to oczywiście dałabym wam o tym znać. Może wam troszeczkę opowiem najpierw o wyglądzie. Zależało mi też na takiej suszarce, która nie będzie taka, wiecie, wielgaśna, masywna, jakaś bardzo duża, tylko taka zgrabniejsza. Jak widzicie, jest o kolorze czarnym. Tutaj ma dodatki czerwonego, tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu. I tutaj też dokładnie mamy 3 ustawienia temperatury powietrza, 2 ustawienia intensywności nadmuchu. Na czym też mi zależało, żeby ta suszarka miała oczywiście jonizację. I kolejna sprawa. Też bardzo mi zależało na tym, żeby był jak najdłuższy kabel. Może teraz niektórzy powiedzą, po co ci ten długi kabel, jak sama sobie suszysz włosy, ale nieraz właśnie jak nagrywam dla was jakieś filmy i odsuwam troszeczkę, wiecie, toaletkę dalej od kontaktu, to mam problem z długością kabla. A tutaj kabel mamy bardzo długi, więc to już jest dla mnie na duży plus. I tutaj może teraz troszeczkę więcej o tej suszarce. Profesjonalna suszarka do włosów dla najwyższej klasy zawodowców. I właśnie, tej suszarki widziałam, że używają również fryzjerzy w salonach fryzjerskich. I tak pomyślałam, że jeśli jej używają fryzjerzy, jeśli fryzjerzy ją tak bardzo polecają, to musi być faktycznie dobra i musi szybko suszyć włosy. Bo wiadomo, że wiecie, tak do użytku domowego to możemy mieć taką, wiecie, normalną, prostą suszarkę, ale jednak do użytku takiego do salonu fryzjerskiego to zależy fryzjerom zazwyczaj na takiej suszarce, która będzie miała mocny nadmuch, żeby szybko wysuszyć te włosy i przyjąć kolejnego klienta. Więc to mnie też przede wszystkim skusiło, ale też miała bardzo dużo pozytywnych opinii. Kolejna sprawa. Obudowa z tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na wysokie temperatury. Oryginalny, wysokiej jakości silnik, pozwalający na ciągłą pracę przez ponad 1000 godzin. 3 ustawienia temperatury powietrza, 2 ustawienia intensywności nadmuchu, funkcja chłodnego nawiewu, jonizacja. I kolejna sprawa. Tutaj mamy taki fajny bajer, że jak włączymy suszarkę i suszymy włosy, to mamy w środku niebieskie światło. Dajcie mi znać w komentarzach, czy mieliście taką suszarkę, która ma w środku światełko. Mamy 2 dopasowane dysze, zapewniające skoncentrowany nadmuch przy suszeniu włosów oraz łatwe modelowanie. I już wam pokazuję te 2 końcówki. Pierwsza końcóweczka wygląda tak, a druga tak. Więc mamy 2 końcówki. Tutaj oczywiście mamy instrukcję obsługi suszarki. Generator jonów ujemnych zapobiega elektryzowaniu się włosów i utracie wilgotności, dzięki czemu włosy są bardziej miękkie i błyszczące. Właśnie to zauważyłam, że jak wysuszyłam włosy już za pierwszym razem, to one były takie bardziej wygładzone i tak naprawdę nie potrzebowałam prostownicy. I teraz może zacznę od plusów. Przede wszystkim wygląd. Wygląd jest taki klasyczny, podoba mi się, jak ta suszarka wygląda. Fajnie, że ma te dodatki czerwonego koloru. Bardzo ładna, taka elegancka, kobieca suszareczka. Nie jest za duża, nie jest też mała. Wiem, że z tej firmy są też takie mniejsze suszarki. Ja akurat wolałam coś takiego większego. Nadmuch ma bardzo mocny, co prawda wtedy też głośniej chodzi, ale też zależy nam na tym, żeby te włosy jak najszybciej wysuszyć. Może będziecie zainteresowani, ile czasu zajmuje mi wysuszenie moich włosów, więc tak 5-6 minut.
warto sobie zainwestować w tą suszarkę. Ta suszarka jest w cenie od 122 zł z tego, co widziałam. Oczywiście zależy, gdzie będziecie szukać, ale dostaniecie ją na Allegro, bo akurat mojej siostrze wysyłałam linki z Allegro. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o plusach? Pierwszy plus, jaki widziałam właśnie, to wygląd. Drugi plus, szybkie suszenie włosów. Nie muszę dużo poświęcać czasu na to, żeby je wysuszyć. Trzecim plusem jest też to, że mamy końcówki wymienne. Czwartym, że jest jonizacja. Piąte, że mamy tutaj światełko. Dla mnie to jest naprawdę coś takiego innego i fajnego. Nie przeszkadza mi to oczywiście, a nawet bym powiedziała, że to jest taki bajer. Kolejny plus to jest to, że mamy tutaj bardzo długi kabel. I teraz przejdziemy sobie do minusów. Muszę wam tutaj o nich powiedzieć, bo wiecie, ja otrzymałam to tak naprawdę w prezencie od mojej siostry, ale jednak też moja siostra i ja nie wiedziałam, z czym to się wiąże, bo nie znałam tej firmy. Ale chciałam wam tutaj powiedzieć, że jeśli będziecie chcieli sobie zakupić właśnie taką suszarkę, jak ja mam, to musicie tutaj przede wszystkim wiedzieć o tym, że ona nie należy do najlżejszych. To nie jest suszarka, która jest bardzo leciutka. Ja wcześniejszą suszarkę, którą miałam z Babyliss, ona była lżejsza, więc no jest troszkę ciężka. Ale co za coś. A drugim minusem jest to, że jak ja suszę włosy z tej strony, to jak mamy tutaj przyciski, to ja przez przypadek potrafię w trakcie suszenia włosów niechcący tutaj przycisnąć jakiś przycisk. I wtedy, wiecie, zmienia mi się temperatura. Więc to są tak naprawdę takie małe dwa minusiki, które nie przeszkadzają mi jakoś bardzo, jestem w stanie to przeżyć. Jeśli macie jakieś do mnie pytania i chcecie coś wiedzieć więcej na temat tej suszarki, a może wam o czymś nie powiedziałam, bo mogłam zapomnieć, to możecie mi zadawać oczywiście pod filmem w komentarzach, ja wam na wszystkie odpowiem. A wy dajcie mi w komentarzach znać, czy znacie tą firmę, czy mieliście z nią styczność i jeśli macie jakąś fajną suszarkę do polecenia, to oczywiście możecie pisać w komentarzach pod filmem. Może na przyszłość mi się przyda, ale też może inne dziewczyny będą chciały skorzystać z waszych rad. Jestem z niej bardzo zadowolona, szybko suszy włosy, a to, że jest troszeczkę ciężka, to no tak jak powiedziałam, coś za coś. Ogólnie ja wam polecam. Możecie też sobie poczytać opinie w internecie, zobaczycie, co inni piszą, ale ogólnie ma bardzo dobre opinie. Zaraz wam mniej więcej przeczytam. Aha, jeszcze jedno wam zapomniałam powiedzieć. Jeśli chodzi o głośność tej suszarki, to ona jest, no taka bym powiedziała, nawet głośna. Może wam przeczytam mniej więcej, co tutaj inni piszą. Świetna, profesjonalna suszarka do codziennego użytku dla wymagających. Co tutaj jeszcze mam? Jest naprawdę dobra, a za tą cenę rewelacyjna. Też tak uważam, że za tą cenę jest rewelacyjna. Silny podmuch, umiarkowana głośność, możliwość ustawienia chłodnego powietrza. Suszarka bardzo mocna, nadmuch taki, że łeb urywa. Wiecie co, właśnie się śmieję, bo jak moja siostra mi ją dała za pierwszym razem i ją podłączyłam u siostry, to nie spodziewałam się takiej mocy i tak mi włosy rozwiało. Wyglądałam jak z reklamy, taki miałam podmuch. Jestem bardzo zadowolona z suszarki, włosy są gładkie, miłe w dotyku, to prawda, nie puszą się, też się z tym zgadzam. Szybko można je wysuszyć, oczywiście. Więc tak jak powiedziałam, jak macie do mnie jakieś pytania, to ja oczywiście wam odpowiem i widzimy się już w kolejnym. Pozdrawiam, buziaki, pa pa.